Gdzie jesteśmy? Ja jestem na lotnisku. Gdzie na lotnisku? W Kopenhadze. A no. Jak się mówi po duńsku dzień dobry? Apoje. Dobrze, jesteśmy na lotnisku w Doha. Doha to stolica Kataru. Śledziliśmy super wielkim, fajnym samolotem. O, i dowiemy się prawdopodobnie, kiedy odlecimy i gdzie odlecimy. Ale nie wiem, czy się dowiemy, bo nic z tego nie rozumiem. Skoro ja myślę, że jeszcze można było ponegocjować, wiesz? Nie wiem, może jeszcze. No i muza, jest dobrze. Chciałbym być 100. Powinno być? Nie, ja miałem mówić mu 100, nie? Fajnie, ile kosztuje? Nie targowała. No to bierz takim 10. Może któryś dojedzie do Polski. Sam ślorpasz, dziewczynko. Mango juice. Pokaż, jakie to dobre jest. To jest naturalne, bardzo. Ale to jest ciężkie w ogóle i to jest kokosa. To jest naturalne, po prostu pan tak przykroił i słomkę. Ale on z tego kokosa i zaczął go tak walić. Jezu, ile tam tego jeszcze jest? Kto chce? Ile? No jeszcze cały czas tam. Ja sobie potem takiego mangosa chyba kupię. Polecam. Albo dawaj mi ślurpnąć. Ślurpał. Chcesz jeszcze? No. Człowieku, jakie to dobre. A będę zajadał często. Najlepszy desert to jest w kieszycie. Mango sticky rice. Kurde, ale dobre. Dobre na maksa. No. Kurczak. Jakiś ty. Tutaj. A, kurczak, no. Kurczaczek. Fajnie, ale drogi. To jest przeolbrzymie. To chodźcie, bo też byliście chyba. Ja wiem. Refren będzie, czekaj. Jeszcze refren. Nie, to nie refren. Nie, to jest jakaś złotka. Ziemniaki na patyku jak w Mielenku, zobaczcie. Zupełnie. Chyba pan ma lepszą czapkę niż w Mielenku. Chcesz ziemniaka? Dobra. Zaczynamy dzień drugi, oczywiście w tuk-tuku. Jedziemy do świątyni leżącego Buddy, do Wat Pho. Uniknęliśmy cudem oskamowania na 850 batów. No. Trzeba być czujnym. Wat Pho. Świątynia leżącego Buddy. A do Buddy sobie dojdziemy zaraz. Najpierw zwiedzamy ogród, zobaczymy, co tu jest. Ale to jest wszystko zdobione, co? Z takich wyklejane jakiś. A, no tam był lepszy, tam miał brodę. Dobra, nafilmujmy to, będziemy sobie w domu ćwiczyć. Tego nafilmuję. Będziemy z Manią tak robić. To chyba taki chiński jakiś mnich, tak. Nie? A nie jak tajski w ogóle. Właśnie ciężko być youtuberem, bo on idzie non-stop pierwszy w kamerę, nie? No. O czym tu gadać? Ja nic nie wiem. Już mamy taki wytłuczony ten gong. Nie zdążyłem cię nagrać w ogóle. Ale nie, to nie trzeba.
chciałeś? Zobaczcie. On się tu zaczyna zaledwie. Dobra, Jula, teraz to robisz. Dawaj. No to wstawaj. Będzie fotka. Ale nie chcę. Ale minę ma, jakby mu się nie podobało. To tam musisz powtórzyć tą pozycję, a potem stał i się kręcę i tak. A tu byliśmy w tej świątyni, czy nie? Nie byliśmy, nie? Nie. Byliśmy. Tej nie. Chyba w innej. Podobnej. Wow, one w ogóle, to wszystko jest jak z jakiejś bajki. No, tak. To jest. Co to jest? Faran. Faran. Jest. Krokodyl. Faran. Faran. Nie, on prędzej. Nadmuchiwasz? Prędzej chyba ucieknie, niż mnie zaatakuje, co? Nie, on chce uciekać. On się boi. On się boi. Żeby odstraszyć. Jak tam Jula emocje w tuk-tuku, facet na pieszo nas wyprzedza. Super. Tam gdzieś te uliczki, nie? Chińskie dzielnice. To się chyba nieźle pogubimy tam. A to świątynia Złotego Buddy, chińskie dzielnice. Śmierdzić, jak chodzisz w takie miejsce. I don't always smoke weed, but when I do, it's every day. To jest jakieś żarcie? No co, chcemy jakieś żarcie? Co chcemy? No dobra, nie wiem, to chyba to... To jest fryzjer. A tu browara można wziąć, a browara jest tylko. No, a tam to tu jest. Nie, chcę jajko i parówkę. Ty chcesz parówkę? No, może tak. Na pewno? Czy taką kiełbasę? Co? Chciałbyś taką kiełbasę zjeść? No nie, ale to jest takie dziwne. Boisz się tego? No, bo ja się właśnie. Dobra. Szczur, razy tego. Masz twoją reakcję na ostrość? W ogóle. Ja proszę moją reakcję. U się przydał od razu sosu ostrego. Nie trupek by coś mógł dorabiać. Thank you.
O, widzę. Pyszne. Kto umie powiedzieć po tajsku Prince Palace? No dawaj. Pipale. Pipale? Pipale. Prawda, oni mają pimpale. Pimpale, co jest? Pale. Dobra. O, pipale po prostu. Ale pimpale. To trzeba stanąć tu i łapać tuk-tuka. Bo one jeżdżą co chwilę. O, spodnie? Nie, co to jest? Tak, spodnie, Jurki. Koszulka! Mam nadzieję, że kierowca wie, dokąd jedzie, bo on chyba nie wie. Teraz w prawo. Dobrze jedzie. Tu duriany sprzedają. Duria. Zapachniało nawet jakiś taki, nie? Dobra, owocki do basenu. Ja już go nie mam, a ja musiałem komuś go dać. Ja mi chyba dałeś go. Ale 20 co za kilo chyba, nie? Za jedno? Na pewno nie za jedno. 2 złote. Aha. A, 2 złote, to właśnie. No dobra, może za jedno. No tak, mi się tu wszystko pierdzieli już. Szukamy tym co? Te twoje dragony, tak? No możesz, musisz, a tam są słone spodnie. Mamy ubrania tutaj. Ale w słone spodniach nikt nie chodzi, bo to jest straszny syf i szajs. Co ty mówisz? No tak. Czemu nikt nie robi mango sticky nigdzie? Wszędzie roti, może chcemy roti, co? Ja chcę roti. Chcemy roti? Takie naleśniki tam wkładają do środka tam banana albo banana Nutelle. No. O matko, ale będzie tu rąbanik. Do jedzenia. O, gorące, gorące. To już jeszcze muszę. A ty jeszcze chodź kamień, to bardzo ładnie. Ale teraz się łamę, co? Nie. A, chyba też nie. Dobra, to jest słodkie. No to smakuje? Normalne brownie, smaku nie czuć tego. Ktoś chce koncert jakiś, tak? Czy dopiero wiesz, że rozkręca, no?
Ale fajnie się tak zgubić, nie? Cześć. Co boję? Cześć, kot. O, jest to fajne. Może dorośli kupują dzieciom. Jeszcze są takie ten, zobacz, że to są papryczką. Jakieś takie suszone krewety. To są orzeszki, tam jest limonka. No sztos niesamowity po prostu. O Jezu, co? Oficjalnie pojedziesz, proszę nie pojedziesz. Filmować, to tak się kończy zamawianie pokojów przez komórkę z bookingu. To są nasze spania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 10 osób też by się zmieściło. 10 osób też by się wyspało, tak. 3, 6. A 8 to w ogóle na luzie. To w ogóle są to dwa zlepsze zbywać, jakiś akademik wynajmniejszy. Uwaga, na niska, na kiuk. Mieszał to świat patrzy. Ten woli nas rozjechać. Ale cały park jest w ogóle tam, to jak tam dojść? A, górą. Tak, to jest przejście górą, nie? To jest przejście górą, no. No, pan to tu? Nie, już to była. No, była, ale w tej dzielnicy nie było. Nie. Zobaczymy, jak to wygląda. Właśnie jesteśmy w parku z waranami. Się nazywa park? Nie ma nazwy. Ma nazwę? Jaką? Lumpini. A, jesteśmy w parku Lumpini, gdzie są warany. Przyszliśmy tu tylko dlatego, żeby coś Tymek, zjeść. Tymek walczy z kotem. Nieźle. I się nie lubią tulić. Właśnie przejdźmy do Bangkoku, ale jest tak trochę... Już są głodni i w ogóle, bo jedliśmy dopiero hot dogi na lotnisku jeszcze w Aonangu, nie, w Krabi, a byliśmy tam dużo temu. Więc teraz idziemy przez park z waranami coś zjeść. Widzieliśmy już dzisiaj dwa warany, ale idziemy szukać więcej waranów. Trzy warany. Trzy nawet. Trzy warany? Był na brzegu, tak. No widziałam tego. A, no to drugi pierwszy, był w wodzie. Pierwszy był w wodzie, jak no pierwszy był w wodzie, drugi był w wodzie tutaj, a trzeci gdzie? No przy wodzie tam był. Na brzegu. Ha, to ja może nie widziałam drugiego. No i tak. Widzieliśmy trzy warany. Szukamy więcej, ale się nie zapowiadam. Idziemy coś zjeść. Jesteś głodna? Bardzo. Czekaj, trzeba kliknąć. Dzisiaj zjem makaron. Nie wiem, może nawet jakąś krewę. To nie, krew to nie, właśnie ze śmiornicą. Ja może zjem z makaron spaghetti z czosnkiem i owocem morza. A ty jesteś głodny? Skąd weźmiesz już tu makaron spaghetti? Znajdę. Ja zjem homara. Czy ja mogę warana tak nafilmować z bliska, czy zjem mi kamerę? Nie, nie kamerę. Thank you.
ptaki go okrasują. No. Też posy. Ale co, tujemy czy żeby gdzieś indziej? Tutaj. I don't know why I want to eat here. Yep, chicken. Thai food, padale, Thai food. A co kumpla? Wiem, że nas do kumpla wiezie. Yep, no then we have Thai rice. Ty żulu. Padale, gdzieś się znaleźć nie wiedzieć, bo to ty żulu, a tu nie jest COVID. Co ty robisz? Czemu ty jesz to mango na parapecie? Muszę wam wytłumaczyć. To jest pizzeria. To moje jest pizza. Ale Jula ma lepszy pomysł na życie. Zjadać tak naprawdę, mango. A ty, Monia, zostawiłeś tego mango tam pół. To jest ironia, to jest... To po prostu zostawić. Co jemy? Pizza. Chociaż? Muszę odwrócić kamerę. Ta konkretna jest z owocami morza, więc to nie jest tak źle. I z serem wega. Z serem wega. Pokaż ten ser. Jestem, a no jest. Co go? Jest. Ja to nalegał, jest koraba. No dobra, jest. Halo, halo, dzień dobry. Znowu jesteśmy w takim fajnym Bangkoku, który lubimy. W takim lekkim, nieturystycznym. W ogóle, tak. To zjedliśmy pizzę i były dobre, tylko miały cebulę i paprykę i nie lubię. Ale zjęłam i zjadłam dwa kawałki i jest najedzona i dobre. Ale jest super, bo jest uliczne żarcie. Jest Thai massage, zobaczcie, Thai massage. Drogi. 300 za godzinę, to jest tanio. Tani. Pan sprzedaje ciuszki. No bo ciuszki. Czyli co, nie chcesz swojego, tylko chcesz ode mnie? Możesz, ja mogę z tego z kimś na pół zjeść. Teraz to na kurce. Ja chciałam nawet dwa, ale nie zjem. Nie zjesz dwóch. Jednego. Fajne. Kocham ananasa. Ananasa jest moje... To 50. Też kocham ananasa, ale tylko w Tajlandii. W Polsce są niedobre. Jest. Morda, morda. Cześć morda. Cześć morda, piękny jesteś. Siam. Na placu Siam. I to jest Julka i tata. I my chodzimy teraz po galerii i tata nie umie wyjść. Tata, nie umiesz wyjść? Ale zaraz wyjdziemy. Tuk-tukiem będziemy jechać. Tuk-tukiem. Jeździliście kiedyś tuk-tukiem? Nie. Bo ja tuk. Dobra, chyba. Ogólnie? Tuk-tuki są super. Są takie fajne. O, właśnie tuk-tuka. Tu będzie jeszcze filmik, gdzie jeździmy tuk-tukiem i tu
są takie małe pierdy, które jeżdżą tak szybko. Cię zabijał prawie. No tak skaczą normalnie. Tak skaczą, tak. Oj, wyłączyło się. Nie wyłączyło się, tak. No patrz, to jestem ja. No i jutro już lecimy, tata. 2:30. Szkoda, nie chcę leżeć. No, bo jest dobra. Ale trochę, chcę już. Temu to kto? To już trochę mi już jest. Tam były. Tutaj nie damy rady. Damy radę, stoimy głupio. A ten tuk-tuk byśmy go wzięli? Tuk-tuk.